Kontrterroryści, pirotechnicy i ratownicy górniczy wszyscy wzięli dziś udział w szkoleniu wysokościowym na terenie zabytkowej kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Tym samym jesteśmy zobligowani do współpracy z różnymi podmiotami, jednostkami służb ratowniczych. I taka współpraca jest prowadzona już od wielu lat, między innymi z Państwową Strażą Pożarną, z jednostką specjalistyczną, chociażby z Gdańska, czy GOPR-em i TOPR-em. Natomiast od niedawna, paru miesięcy, nawiązaliśmy taką współpracę z Policją Garnizonu Śląskiego i oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o grupę alpinistyczną. To już drugie tego typu wspólne szkolenie policjantów i ratowników górniczych. W trakcie szkolenia policjanci realizowali zadania zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią w górniczym szybie Żmija. Przy pomocy technik linowych przećwiczyli sposoby współdziałania służb podczas sytuacji kryzysowych. Cały zarys szkolenia ma na celu przede wszystkim doskonalenie już nabytych umiejętności oraz współpraca z centralną stacją w zakresie pracy na wysokości w sytuacjach kryzysowych. Tak? Główne założenie jest, aby doskonalić te techniki, poznać nowy sprzęt, podzielić się tymi informacjami, jak pracuje policja, jak pracuje centralna stacja ratownictwa górniczego. I w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, żebyśmy mogli wspólnie pomóc w potrzebie. Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń będą mogły zostać wykorzystane przez policjantów m.in. podczas akcji z obecnością ciężko dostępnych materiałów wybuchowych, sytuacjach bojowych z udziałem helikopterów czy też w trakcie wyciągania górników z zawalonych tuneli.